Drodzy Państwo, dzisiaj szczególna rozmowa. Mnie Państwo kojarzą, Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, ale tego człowieka również powinniście Państwo kojarzyć. Grzegorz Żyluk, Bibo Jasło. Spotykamy się dlatego, że zbliża się bardzo ciekawe wydarzenie. Wydarzenie w Międzyrzecu Podlaskim. Powiedz nam trochę o tym. Wschodnia bitwa. Wschodnia bitwa, nie powiedziałbym, że już druga edycja, tylko dopiero. Bo plany mam naprawdę szerokie, jeśli chodzi o tą imprezę. Druga edycja, w tamtym roku mieliśmy debiut. Oczekiwaliśmy znacznej mniejszej ilości zawodników. Przerosło to nasze oczekiwania, bo było ponad 130 zawodników z całej Polski i Europy. Gościliśmy takie narodowości jak Hiszpania, Ukraina czy Łotwa. Myślę, że to jest wydarzenie na pewno bardzo widowiskowe dla ludzi niekoniecznie związanych z tańcem. No i oczywiście możliwość rywalizacji w środowisku tancerzy, tak? Bo jakby w środowisku b-boyowym i myślę, że w innych sportach, dyscyplinach chodzi głównie o rywalizację. Jak liczna jest rzesza ludzi, którzy dopytują o to wydarzenie, czekają na to wydarzenie? Jak liczna jest rzesza tych, którzy kibicują Wam podczas tych bitew wschodnich, na przykład podczas wschodniej bitwy? Komu jest skierowana tego typu impreza? Kto może na nią przyjść, obserwować, kibicować? Na imprezę może przyjść każdy. Tak? Głównie ona jest skierowana do tancerzy, wiadomo, bo to oni mają się spotkać, wymienić między sobą umiejętności, tak, podczas bitw. Niekiedy niektórzy mówią walki, tak, ale osoby, które przyjdą, to zobaczą, że te walki wyglądają, co są bezkontaktowe i niby tam jest jakby akt waleczny, ale zawsze oddaje się szacunek przeciwnikowi, także na pewno tancerze. Od najmłodszych, tak, nie ma granicy, są trzy kategorie do 11 lat dla tych najmłodszych, kategoria 12, 15, 16 plus i trzy dodatkowe kontesty, takie, które będą jakby dodatkową atrakcją i oczywiście dla mieszkańców, bo ja myślę, że jeśli tworzymy, ja często spotykam się z czymś takim, u mnie w mieście nie dzieje się nic ciekawego, proszę bardzo. Jest, tylko trzeba przyjść i zobaczyć. Nie interesujesz się tańcem? Okej, okay, ale daję słowo, że jeśli ktoś przyjdzie na wschodnią bitwę, to kopara po prostu opada i wtedy można wziąć rodzinę, męża, dzieci, usiąść sobie spokojnie na sali kinowej i pooglądać, jak robią to profesjonaliści. No właśnie dlatego zapytałem i odpowiedziałeś. Na imprezę, aby obserwować te wschodnie zmagania bitewne, mogą przyjść całe rodziny, od wnuczków po dziadków. Zapraszamy serdecznie. I również ciekawi mnie, dlaczego akurat kolejna informacja również na salę kinową. Chodzi o Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim i Międzyrzec Podlaski. Dlaczego akurat tam właśnie? Czy to jest takie zagłębie bibojowe tutaj w regionie? Na pewno tam, bo jestem instruktorem w Miejskim Ośrodku Kultury. Przez 3 lata prowadzę zajęcia z biboingu. Wcześniej prowadził tam zajęcia Tobias Toczyński, ja od niego przejąłem grupę i kilka dobrych lat temu, już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, była bitwa o parkiet, były już takie zawody kiedyś w Międzyrzecu. To nie jest reaktywacja, po prostu, bo to jest jakby inny projekt, ale tak by z myślą gdzieś tam z tyłu miałem zaszufladkowane, że kiedyś takie zawody były w Międzyrzecu i fajnie byłoby je odświeżyć w nowej wersji. No to jeszcze raz. Kiedy się odbędzie cała impreza? Jak na nią trafić? Gdzie zdążyć? Czy są być może jakieś bilety? Nie, biletów nie ma. Impreza jest całkowicie za darmo, więc myślę, że tym bardziej powinniśmy tutaj przyjść na tą imprezę. Nie, nie trzeba przychodzić na całe 10 godzin, bo ona tyle trwa. Można przyjść na pół godziny, tak? Można przyjść sobie, przechodząc nawet koło MOK-u wstąpić. Wszystko jest za darmo. Tylko start w zawodach kosztuje, ale to jest jakby standard na wszystkich zawodach i tak nie mamy wygórowanej ceny. 14 marca, start godzina 11. W Miejskim Ośrodku Kultury, ulica Warszawska 37, Międzyrzec Podlaski. Dziękuję. Kibic.